jest rozszerzona, jeżeli chodzi o tomografię. To jest taka rozszerzona tomografia z radioznacznikiem i ten radioznacznik działa na tej metodzie, że te komórki nowotworowej mają wyższe wchłanianie tej glukozy, dlatego też świecą te komórki nowotworowe, bardziej złośliwy, szybciej się dzieli, tym więcej świeci, tym więcej tego fluoru nasyciła się komórka. I właśnie o ten fluor, on jest na sygnale sprowadzany z Austrii albo z Niemiec. On ma... Na sygnale? Tak, na sygnale, tylko nie wiem, chyba... Po radiacji, dlatego? Nie, bo ma ten krótki czas rozpadu. I właśnie jest tak, że nie wiem, czy właśnie chyba w Poznaniu fluoryzują tą glukozę już, bo niektóre ośrodki, żaden ośrodek w Polsce nie ma akceleratora cząstek, żeby móc ten fluor wytwarzać. I było śmiesznie, ponieważ kiedyś na oddziale onkologicznym robiłem zadania z tym, właśnie było o tym pecie. I oblicz sobie dawkę, oblicz dawkę dla pacjenta o masie XX i w sumie się śmiałem, że... Też działa się dawka? Nie, się śmiałem, że powiem mi jaką dawkę poproszę. Ale obliczyłeś, tak? Nie, właśnie to zrobiłem, ale ogólnie śmiesznie było. No a w ogóle ta glukoza jest podawana w takiej ołowianej strzykawce ciężkiej i też pani taka ma dozymetr, wszystko ma i tak się śmiesznie to wygląda i w sumie taką skrzynkę przynoszą jej, bo to jest ogólnie zabezpieczone. No musi być zaznaczenie oczywiście, że jest radioaktywna substancja. Ale jeżeli chodzi, bo leżałem na oddziale z panią, która właśnie była fizykiem, która obliczała te promieniowania przez pracowników. No i pytałem się, jaka to jest szkodliwość oczywiście na przyszłość. Jest tam jakaś, ale nie ma takiej w sumie aż... To nie jest aż tak w ogóle promieniowanie w dawce, dawkowanie w medycznej. Jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia i życia, to nie ma w ogóle ograniczeń, ale jeżeli chodzi o takie późniejsze skutki, to ona mówi, że to się trochę więcej niż rękę, no to nie jest tak dużo w sumie. Tak ona mi mówiła, ona ma wykształcenie, nie wiem, tak. Fizyk jest. Tak mi mówiła, się pytałem, no wie, że nie. W ogóle ona na białaczkę chorowała i większość ludzi myślała, że to przez jej pracę, no ale to nie jest jej przez pracę, bo to nie ma wpływu, bo ona nawet nie była przy tym. Samochodem. Z badań przeprowadzonych przez serwis wynika, że przez cały dzień w rejonie 2 km od głównych części miasta jeździmy średnio 28 na godzinę. Jedziemy na PETA, jest godzina 8.25, jestem na 8.30, także się spieszę i... No, dobra. Jest po 11.15, akurat skończyłem badanie i decyzję, bo jestem cały czas na przodzie. Jest godzina 14 i już jesteśmy u mojej siostry w domu. Teraz jeżeli chodzi o badanie, to nie mogę być przez następny najlepiej cały dzień spotykać się z kobietami w ciąży i z dziećmi, ponieważ to jest dla nich szkodliwe, jak ja będę. Także o to, co trzeba pamiętać. I no, u mojej siostry w nowym mieszkaniu zjedliśmy coś i będziemy powoli lecieć do Złotowa. No, także zbieramy się. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym pecie, to jest to, że podaje taka pani w sumie w strzykawce ołowianej ten fluor, znaczy glukozę fluorowaną i później trzeba iść na 40 minut. Dobrze mówię? 40 minut? Tak. 40 minut w zależności od jakiego izotopu, bo różne choroby mają różne izotopy i 40 minut się leży. I później wzywają na tego, na badanie, które jest podobne do tomografii komputerowej, tylko że trwa około 20-30 minut i nie wolno się poruszać. To jest w sumie, takie trochę szczególnie męczące.
No i to chyba w sumie wszystko. A, co jeszcze taka różnica? Na 24 czerwca? 28. W prywatnym ośrodku krzesła i ogólnie były elektroniczne i były w osobnych pokojach. Krzesła elektroniczne? No te do leżenia. Każdy był elektryczne. Elektryczne, tak, elektryczne. No, a na Garbara, czyli w tym publicznym, były, wszyscy byli w każdym jednym pokoju? Tak? Tak, były tylko parawanem. Parawany. No, każdy indywidualnie, no? Tak. Trzy osoby są. Trzy osoby mogą leżeć na prywatnym na 28 czerwca, a na Garbarach może chyba około 4 czy 5 osób w jednym pomieszczeniu i wszyscy są oddzieleni tylko tym parawanem. To każdy ma osobny pokój. Tak. To jest inna różnica w ogóle. No. Jeszcze z ciekawostek to... Jest... Kontakt nie mogą z kobietami wciąż. No to ja mówiłem, I w sumie z ciekawostek jeszcze to niedawno wyczytałem, że najlepiej jakbym spłukiwał teraz dwa razy po sobie wodę w toalecie. No, to chyba wszystko z takich ciekawostek. My już jesteśmy w domu i do zobaczenia, trzymajcie się.